Na czym w zestawach z Ninjago zależy Wam najbardziej? Na budowlach, czy może na minifigurkach? Ja należę do grupy osób, która zdecydowanie bardziej zwraca uwagę na minifigurki i to przede wszystkim właśnie je kolekcjonuję. Dlatego patrząc na to, co dzieje się w ostatnich latach, cały czas kupuję coraz mniej zestawów. Jest to zasługa magazynów LEGO od wydawnictwa Blue Ocean. Kiedyś magazyny dostarczały nam przede wszystkim takie generyczne figurki, które miały niezbyt dużą wartość i raczej wiele osób posiadało je już w swoich kolekcjach. Jednak już od jakiegoś czasu, ja powiedziałbym, że zaczęło się to wraz z premierą sezonu 11, ale w ostatnich miesiącach to zjawisko przybrało na sile, dostajemy coraz więcej rzadkich i unikalnych figurek. Co więcej, nie dostajemy już tylko samych ninja, tylko bardzo często pojawiają się w magazynach teraz główni wrogowie ninja z poszczególnych sezonów. Zresztą spójrzmy na ostatnie magazyny z Powstania Smoków. Kai, Raz, Arin, Łowca Szponów, Sora i za kilka dni wyjdzie Lloyd, a w przyszłym roku Wilczy Wojownik i Zane. No i nie powiecie mi, że to są słabe figurki. Jakby tego było mało, to jeszcze możemy dokupić sobie polibak za 15 zł, w którym dostaniemy drugiego Kaja i Raptona. Tak naprawdę, żeby skompletować fajną kolekcję figurek z pierwszego sezonu Powstania Smoków, to brakuje nam tylko Nii, która też odegrała dość dużą rolę w tych odcinkach. Dlatego ja, jako osoba, której zależy przede wszystkim na minifigurkach, nie widzę sensu kupowania tych wszystkich drogich zestawów z Ninjago, tylko po to, by zaopatrzyć się w ludki, które mogę zdobyć tak naprawdę po taniości w magazynach LEGO. Wiadomo, trzeba mieć tutaj troszeczkę cierpliwości, bo jednak magazyny wychodzą tylko raz w miesiącu, a nie tak jak zestawy, wiecie, że wszystkie naraz trafiają do sklepu, ale dla mnie nie jest to żaden problem, ja mogę poczekać, jeśli wiąże się to tutaj z dość dużymi oszczędnościami. I podejrzewam, że dla osób, które nie chcą ładować niepotrzebnie setek złotych w zestawy, bo nie oszukujmy się, te ostatnie zestawy są cały czas coraz droższe, no to myślę, że też to czekanie nie jest żadną przeszkodą. Dajcie zresztą znać w komentarzach, do której grupy osób się zaliczacie, czy zależy Wam na samych w sobie zestawach, wiecie, na budowli, mechu, pojeździe, czy cokolwiek tam jest, czy może tylko i wyłącznie na figurkach, tak jak mi. Z chęcią poznam Wasze opinie. A na koniec zapowiedź jednego z magazynów LEGO Ninjago Legacy na 2024 rok. No i powiedzcie mi, czy to nie jest genialne?